Dzień dobry Państwu. W takim razie ja już się nie będę przedstawiał, skoro już wszystko tutaj powiedziano. Ja zacznę, przepraszam, od nomen omen, od serii przeprosin. To znaczy, po pierwsze przepraszam za możliwe dziwne odgłosy z mojego gardła, bo nie jest ono w dobrym w tej chwili stanie. No właśnie. Po drugie chciałbym przeprosić wszystkich specjalistów za różne uproszczenia, które będę tutaj stosował w trakcie wykładu. Nie jestem ani neurobiologiem, ani lekarzem, więc nie będę też wchodził z różnych przyczyn w pewne szczegóły, które mogłyby po prostu obnażyć moją ignorancję i kompletnie mnie skompromitować. Też z tego względu, że no, chciałbym, żeby ta moja opowieść tutaj zachowała pewną logikę i była dość płynna. Chciałbym jeszcze wytłumaczyć się z tytułu, który uważam za fatalny, tytuł mojego wykładu. Studenci psychologii uczą się, żeby nie zadawać pytań zamkniętych, tylko otwarte, więc umówmy się, że skreślamy to pytanie, które jest w tej chwili na slajdzie i zastąpmy je może jak to działa, albo w jakich warunkach, jakie są cele tej terapii zaburzeń poznawczych. Ja przepraszam, bo być może Państwo będziecie słyszeć różne odgłosy też z mojego komputera. Już wyłączam to, co mogłoby ewentualnie tutaj zagłuszać lub wprowadzać jakąś interferencję. Jaki jest plan w takim razie, o czym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć? Jest kilka części tego wykładu, tego mojego referatu, tak to nazwijmy. Chciałbym zacząć od krótkiego omówienia generalnie, czyli funkcji poznawczych, zagadnienie funkcji poznawczych i zaburzenia tych funkcji poznawczych po udarze mózgu. Chciałbym króciutko omówić kwestię zdrowienia po udarze mózgu. Być może pewne rzeczy, pewne mity postaram się wyjaśnić, obalić, wyprostować. Chciałbym też powiedzieć o rehabilitacji neuropsychologicznej jako takiej, a więc czym jest, jakie ma cele, jak to w ogóle wygląda i też wyjaśnić parę kwestii, które mogą być tutaj mylące albo czasami w takiej przestrzeni medialnej być może mogą być mylnie interpretowane. Kolejna część poświęcona będzie skuteczności rehabilitacji, a więc nie tylko chciałbym odpowiedzieć na to fatalnie zadane pytanie, które w zasadzie, jakbym chciał odpowiedzieć na nie, to w zasadzie moglibyśmy już kończyć wykład. Natomiast oprócz tego, że odpowiedź będzie, jak się Państwo domyślacie, twierdząca, chciałbym jeszcze wyjaśnić taką naukową jakby stronę w ogóle badania skuteczności rehabilitacji. I na samym końcu chciałbym jeszcze zagadnąć, opowiedzieć o czymś, czym ja się bezpośrednio zajmuję w ramach rehabilitacji, czy też bardziej metod wspomagających rehabilitację neuropsychologiczną, czy terapię funkcji poznawczych, czyli neuromodulację. Więc postaram się wyjaśnić w kilku słowach, na czym by to miało polegać, w jakiej fazie jesteśmy w tej chwili, czy to już można w jakiś sposób wprowadzać, rekomendować do praktyki i tak dalej, i tak dalej. No więc zacznijmy sobie od tego, od tej pierwszej części. Dla części z Państwa będą to jakby sprawy oczywiste, natomiast takie przyjąłem tutaj jakby też założenie, że chciałbym pewne rzeczy uporządkować, wyjaśnić w jakiś sposób logiczny tutaj to wszystko przedstawić. A więc co rozumiemy pod hasłem funkcje poznawcze?
szereg zdolności, szereg funkcji mózgowych, między innymi spostrzeganie. W tym przypadku, jak Państwo się domyślacie, tutaj mam na myśli spostrzeganie wzrokowe, na co wskazuje chociażby ten obszar zaznaczony. Też to jest, przyjmijcie Państwo za pewne uproszczenie, ten obszar mózgu, który byłby odpowiedzialny, czy jest odpowiedzialny za tego typu zdolności, tego typu funkcje. Kolejną istotną, szalenie funkcją poznawczą jest uwaga związana z działaniem no, takich ośrodków w pniu mózgu, głównie w międzymózgowiu, wzgórzu. Kolejną funkcją poznawczą, którą tutaj bym chciał wymienić, to oczywiście pamięć związana czy regulowana przez różne ośrodki, rozproszone ośrodki. Tutaj głównie to, co Państwo widzicie, dotyczy układu limbicznego, a więc między innymi hipokampa. Język jako kolejna funkcja poznawcza, kolejna zdolność poznawcza i związane z językiem struktury, głównie struktury lewej półkuli, tutaj akurat to ma dość duże znaczenie, ponieważ większość z nas jest jednak, ma jednak lateralizację lewopółkulową, jeśli chodzi o język, a więc głównie mowa tutaj jest o ośrodkach takich jak ośrodek Broca, czy pole Broca i ośrodek Wernickego oraz łączące je struktury Broca, czyli ośrodek czy sieć neuronalna, która jest zaangażowana bardziej w ekspresję mowy, Wernicke odpowiedzialny raczej za recepcję, za rozumienie mowy słyszalnej. I ostatnią wymienioną przeze mnie tutaj funkcją, czy bardziej tutaj, jeśli mówimy o funkcjach zarządczych czy funkcjach wykonawczych, mamy na myśli pewien taki parasol. Ten termin jest takim parasolem, powiedzmy sobie, dla zbiorczym takim terminem dla różnych zdolności, między innymi zdolności elastycznego dostosowania własnego zachowania do różnych zmiennych warunków otoczenia, zdolności abstrahowania, rozwiązywania problemów, a więc myślenia, zdolność hamowania automatycznych reakcji niepożądanych w jakimś momencie, czy też zdolność kontrolowania własnego zachowania. Tak? Jak Państwo widzicie, to jest najbardziej złożony tutaj ten element, najbardziej złożony, złożone zjawisko czy zdolności i tradycyjnie przypisujemy tego typu właśnie zdolności, tego typu funkcje ośrodkom czy okolicom przedczołowym. Oczywiście to, że tu jest lewa półkula, to jest tylko przypadek. Oczywiście te funkcje są zarządzane obupółkulowo, plus jeszcze musielibyśmy dodać różne inne struktury mózgowe, między innymi jądra podstawy. Teraz przechodząc jakby płynnie do tego, czego będziemy oczekiwać, co obserwujemy po udarze mózgu, chciałbym jeszcze wyjaśnić naturę generalnie tej choroby, która jest jakby głównym tematem tego wykładu, czyli udaru mózgu. Udar mózgu należy do chorób mózgowych niepostępujących. I tradycyjnie też przyjmujemy, czy dzielimy różne choroby mózgowe, czy uszkodzenia mózgowe generalnie, na te niepostępujące i postępujące. Więc tutaj ten wykres oczywiście ma charakter poglądowy, jest bardzo dużym uproszczeniem, ale chciałbym tylko przedstawić jakby logikę tutaj, która się kryje za tym rozróżnieniem. A więc gdybyśmy wyobrazili sobie trzy sytuacje, a więc ta niebieska linia wskazywałaby na pewien
normalny, powiedzmy sobie, zdrowe starzenie się w ramach, powiedzmy sobie, jakiejś funkcji, tak? W jakiejś funkcji poznawczej. To może być język, to może być pamięć, to może być uwaga. Wiemy oczywiście z doświadczenia, że z czasem nasze zdolności poznawcze słabną, a więc coraz bardziej zbliżają się do jakiejś tam granicy normy, z reguły jej nie przekraczając, tak? Więc ta niebieska linia symbolizowałaby no to zdrowe starzenie się, a więc pewien naturalny przebieg jakiejś funkcji poznawczej. Tak? Teraz zobaczmy, co się dzieje w przypadku chorób postępujących. No oczywiście choroby postępujące, mózgowe, jak to mają w swoim zwyczaju, są postępują i zaczynają się w sposób podstępny, tak? W takim znaczeniu, że no nie do końca jesteśmy w stanie zidentyfikować, no, kiedy to się tak naprawdę, kiedy ten proces się tak naprawdę zaczyna, tak? Czy to różnymi parametrami, nie wiem, biochemicznymi, czy radiologicznymi, czy obserwując objawy, zmiany w zakresie funkcji poznawczych, nie do końca wiemy, kiedy to się dokładnie zaczyna. Choć bardzo często jest też tak, że w jakimś momencie następuje pewne taka dekompensacja, takie załamanie. Ma miejsce, czy działa pewien czynnik taki spustowy, tak zwany trigger. Tak? I wtedy możemy powiedzieć, no od tego momentu rzeczywiście widać bardzo wyraźny postęp czy spadek tak naprawdę zdolności poznawczej. Tak? No oczywiście w różnym tempie, ale choroby postępujące no, taką mają naturę, że powodują stopniową degenerację, stopniowe osłabianie funkcjonowania poznawczego, no aż do bardzo głębokich takich już stadiów otępienia. Inna sprawa, inny scenariusz mamy w przypadku chorób niepostępujących, takich jak udar, takich jak chociażby, nie wiem, zapalenie mózgu, czy uraz czaszkowo-mózgowy, tak? A więc z reguły jesteśmy w stanie zidentyfikować dokładny moment powstania tego uszkodzenia i widzimy dramatyczny spadek w zakresie funkcjonowania, tak? To może być funkcjonowanie ogólne, czyli może to dotyczyć wszystkich funkcji poznawczych, a może to być spadek dotyczący tak naprawdę jakiejś jednej funkcji. Mamy wtedy do czynienia z jakimś izolowanym zaburzeniem, tak? Afazją, tak? Albo jakimś izolowanym zaburzeniem pamięci, amnezją, czy czegokolwiek innego, tak? A więc różnica jest taka, że tutaj następuje dramatyczny, drastyczny spadek do poziomu często bardzo, bardzo niskiego, ale później obserwujemy stopniowe zdrowienie. Tak? I to jest jakby taki naturalny przebieg chorób niepostępujących. To jest to coś, czego się tak naprawdę spodziewamy. Znowu to tempo zdrowienia, tempo odzyskiwania tych funkcji poznawczych będzie różne. Będzie różne w zależności od etiologii, będzie różne w zależności od pacjenta i w różnych innych sytuacjach, czy z różnych innych przyczyn będzie, może mieć różne tempo. I z reguły oczekujemy, że no, w pewnym momencie nastąpi jakieś plateau, tak? A więc funkcje poznawcze osiągną pewien poziom, a z reguły ten poziom będzie niższy od normy, tak? A więc to, czego się spodziewamy, to wcale nie jest wyzdrowienie, tak? A więc osiągnięcie chociażby, nie wiem, już na pewno nie poziomu przedchorobowego. To raczej się zdarza albo rzadko, albo nigdy. Natomiast to, czego się spodziewamy, to to, że funkcje poznawcze się poprawią, i w pewnym momencie ta poprawa przestanie być już taka dynamiczna. Nie obserwujemy wtedy już dużych zmian. One mogą być powolne, tak? Mogą się rozkładać na miesiące i lata,
ale już nie widzimy takiego gwałtownego przyrostu, jak często widzimy chociażby tuż po, tak, na przykład w pierwszych dniach po udarze, kiedy stan chorego może być no, zupełnie inny, tak, w porównaniu do tego wyjściowego. Teraz dane epidemiologiczne, które chciałbym Państwu tutaj przedstawić, mają podkreślić no, wagę przedstawionego problemu. Zwróćmy uwagę na to, że zapadalność na udar zmienia się oczywiście w zależności od przedziału wiekowego. Tak? Generalnie średnia zapadalność to jest około 200 przypadków na 100 tysięcy populacji rocznie. Ale zwróćcie Państwo uwagę na te ogromne różnice, tak? A więc 30 do 120 w tym przedziale wiekowym, a więc do między 35 a 44. Natomiast już około dochodzi do 1000, w niektórych statystykach nawet przekracza 1000 przypadków na 100 tysięcy populacji w grupie 65+. W tej populacji udar odpowiada już za około 70% wszystkich zachorowań, jeśli oczywiście bierzemy pod uwagę niepostępujące choroby mózgu. Także to jest bardzo dużo, to jakby powoduje, że traktujemy udar mózgu jako taką wiodącą przyczynę występowania, czy wiodącą przyczynę, która prowadzi do wystąpienia no między innymi zaburzeń poznawczych, ale wiemy, że po udarze to nie jest jedyna konsekwencja, tak? Musimy jeszcze tutaj jakby dodać chociażby zaburzenia motoryczne, sensoryczne czy inne. W takim razie może trochę więcej o samym mechanizmie udaru mózgu. To, na co Państwo tutaj teraz patrzycie, to wypreparowany układ naczyniowy mózgu człowieka, pochodzący zresztą, być może ktoś z Państwa widział, z takiej wystawy Body Worlds, która została stworzona przez profesora Gintera von Hagensa. Cała ta pozorna plątanina tętnic doprowadzających krew, a z nią tlen i substancje odżywcze do komórek nerwowych, działa na ogół dość sprawnie, ale z różnych przyczyn może też być podatna na zakłócenia. Może wtedy dojść do bądź krwotoku, gdy ciągłość ściany naczynia krwionośnego ulega przerwaniu, bądź niedokrwienia, gdy przepływ krwi oczywiście zostanie zablokowany. W takim wypadku, tutaj to, co Państwo widzicie na dole, to są jakby odpowiadające obrazy z tomografii komputerowej. Tak? Tak zwykle wygląda krwotok, tak zwykle wygląda niedokrwienia, więc udar de facto. I w przypadku tego udaru, w przypadku tego niedokrwienia, tlen, który powinien być dostarczony do komórki nerwowej za pośrednictwem oczywiście astrocytu, tak, które są rodzajem komórek glejowych, nie dociera do celu i w neuronie powstaje, krótko mówiąc, niedobór tlenu. Niedobór tlenu, który prowadzi z kolei do zaburzeń metabolizmu tlenowego w komórce, konkretnie w mitochondriach, kluczowego w wytwarzaniu tak naprawdę energii dla komórki. I zaczyna się kaskada różnych patologicznych procesów, tak? A więc brak energii do podtrzymywania funkcji neuronu prowadzi do, to już oczywiście upraszczam, do śmierci neuronu, ale także do wtórnych patologicznych procesów, chociażby do wzrostu ekscytotoksyczności związanej z tym, że komórka umierając
powoduje pobudzenie komórek, innych komórek, z którymi jest połączona za pomocą akson, tak? A więc pojawia się w przestrzeni międzysynaptycznej dużo różnych składników, dużo jonów, zwłaszcza tych, które powodują pobudzenie kolejnych neuronów, i to wszystko również oprócz tego, że sama komórka, która już obumarła, nie funkcjonuje, powoduje dalsze uszkodzenia komórek nerwowych, które są w pobliżu. Jaki jest ciąg zdarzeń prowadzący od tej przyczyny do skutku w postaci objawów, czyli tego, co obserwujemy w badaniu klinicznym jako chociażby neuropsycholodzy. A więc jest pewna bezpośrednia przyczyna, to może być zator, to może być zakrzep tętnicy, to wszystko prowadzi do niedotlenienia unaczynionego przez daną tętnicę obszaru. Następuje pewien proces patologiczny, a więc to, o czym wspomniałem wcześniej, zaburzony metabolizm tlenowy, śmierć neuronów. Dalej to, co obserwujemy już w takiej skali makro, to po prostu strukturalne uszkodzenie mózgu, jeśli bierzemy pod uwagę badania na przykład strukturalne, CT, czy tomografię komputerową, czy rezonans magnetyczny, widzimy już tak naprawdę te zmiany. Zmianom strukturalnym mogą towarzyszyć zmiany fizjologiczne, często oddalone od miejsca, w którym powstał udar. To wszystko prowadzi do zaburzenia aktywności mózgu, tak? Do zmian w różnych miejscach, w różnych strukturach mózgowych, w różnych sieciach neuronalnych. A więc powstaje zaburzenie aktywności mózgu, a my to na końcu widzimy w postaci objawów, tak? Jeżeli zmiany aktywności mózgu będą miały postać spadku tej aktywności, takim drastycznego spadku aktywności, bo na przykład struktura jest uszkodzona, tak, dramatycznie w obszarach językowych, zobaczymy, że chory nie potrafi na przykład podać właściwej nazwy dla danego przedmiotu, dla przedmiotu, któremu pokazujemy, na przykład podczas testowania, więc wystąpi anomia. Mogą wystąpić zaburzenia rozumienia, mogą wystąpić różne inne objawy, poszczególne objawy. I te poszczególne objawy często my jako klinicyści grupujemy sobie, tak? To też nie jest tak, że te objawy w ramach jakiegoś zespołu, tak, objawowego muszą być w 100% powtarzalne. Raczej w tej chwili skłaniamy się do tego, żeby myśleć bardziej probabilistycznie, a więc które objawy mają większe prawdopodobieństwo współwystępowania, tak? I wtedy jakby dla nas jest to pewien zestaw objawów, taki stosunkowo stały, ale tak jak mówię, no nie zawsze jest to tak w 100% powtarzane, tak? A więc w tym przypadku możemy powiedzieć, że no wystąpił zespół pod nazwą afazja, tak? Dlatego, że mamy kilka objawów związanych z zaburzeniem funkcji językowych. Oprócz tego mogą istnieć oczywiście różne inne objawy, tak, które towarzyszą temu zespołowi. Niekoniecznie muszą być związane z tym zespołem objawowym, ale mogą towarzyszyć. Mogą być często maskowane też, prawda, przez ten wybijający się na plan pierwszy jakiś zespół objawowy, na przykład afazji. Optymistyczne jest to, że te obserwowane zaburzenia funkcji poznawczych, obserwowane objawy, obserwowane zespoły mają tendencję do wycofywania się. Ale sprawa nie jest oczywiście taka prosta, co zasygnalizowałem zresztą już wcześniej. Jakiś czas temu tutaj, już było kilkanaście lat temu, przeprowadziliśmy takie badanie, dość duże na pacjentach po pierwszym udarze mózgu. Było to takie badanie przesiewowe, badanie funkcji poznawczych. No, interesowała nas generalnie epidemiologia, tak? Czyli jak często występują w ogóle zaburzenia poznawcze po udarze mózgu, jak często występują różne konkretne zaburzenia, konkretne zespoły.
No i wniosek nie był zbyt optymistyczny w tym sensie, że w naszych badaniach, jak się potem okazało, w różnych innych badaniach, badaniach różnych też zagranicznych się to potwierdza, że procent jest bardzo duży, tak? To znaczy sięgający wręcz 80, czyli prawie 80% osób po pierwszym udarze, my mówimy tutaj o pierwszym udarze mózgu, więc nie są to osoby, które miały wcześniej jakieś dolegliwości, jakieś wcześniejsze choroby neurologiczne czy wcześniejsze udary. Mówimy o pacjentach, którzy mieli pierwszy w życiu udar. I prawie 80% z nich w takim badaniu w drugim tygodniu od udaru, czyli to jest te czerwone słupki, prawie 80% miało przynajmniej jedno zaburzenie poznawcze. Tak? Często to była właśnie waga, pamięć, czyli takie trochę bardziej ogólnomózgowe zaburzenia, ale jedno. Natomiast po roku zauważyliśmy oczywiście spadek w większości przypadków, natomiast ten spadek wcale nie był jakiś taki bardzo, bardzo dramatyczny. Tak? Ten procent generalnie pacjentów, którzy po roku w dalszym ciągu cierpieli na różnego rodzaju zaburzenia poznawcze, no to było około 70, czy tam coś po 70, więc to nie jest jakiś duży, duży spadek. Co więcej, niektóre zaburzenia, niektóre zespoły, na przykład jak afazja, widać było wyraźny spadek częstości, tak? A więc z prawie 30%, tam dokładnie 27% do 16%. Jeśli chodzi o zaburzenia funkcji zarządczych, wykonawczych, również widzieliśmy bardzo duży spadek częstości tych zaburzeń. Poprawiły się różne inne funkcje, natomiast w niektórych przypadkach, jak na przykład waga, pamięć krótkotrwała, to co nas zdziwiło, to to, że nagle ta częstość się podniosła. Tak? No oczywiście po chwili zastanowienia można jakby dojść do tego, dlaczego tak się stało. Tak? I to sygnalizowałem już wcześniej. Pewne zaburzenia są po prostu maskowane. Tak? Na przykład w przypadku pacjentów z afazją bardzo ciężko, jeżeli to jest jakaś głęboka forma afazji, bardzo ciężko jest zbadać niektóre funkcje, tak? choćby pamięć. Tak? Dlatego wydawało się na początku, że no, nie ma tych zaburzeń albo nie da się ich po prostu zbadać. Tak? Natomiast po wycofaniu się pewnych zaburzeń, na przykład po wycofaniu się afazji, dopiero się okazywało, że rzeczywiście jeszcze te trudności z pamięcią tutaj pozostały po roku od udaru. Więc sprawa nie jest taka zero-jedynkowa, taka zupełnie prosta. No więc zobaczmy, co się dzieje, jak wygląda zdrowienie po udarze mózgu. I tutaj kilka kwestii chciałbym poruszyć. Jednym z takich mitów często powtarzanych w przestrzeni medialnej jest chociażby to, że po uszkodzeniu mózgu no jedne struktury, na przykład zdrowa półkula, przejmuje funkcje innych struktur, które uległy uszkodzeniu. To jest tylko częściowo prawdziwe, ale faktycznie udokumentowano takie przypadki. Problem polega na tym, że dotyczy to prawie wyłącznie dzieci. I jest to absolutnie zrozumiałe, ponieważ no, ich zdolności regeneracyjne przewyższają wszystko to, co obserwujemy tak naprawdę u osób dorosłych. To jest taki przypadek dziewczynki, która doznała uszkodzenia mózgu, które widoczne jest tutaj w lewej półkuli, na pograniczu tak naprawdę płatów potylicznego i skroniowego. To jest takie miejsce, szczególnie tutaj, tu się znajduje zakręt wrzecionowaty. I to jest taka strategiczna struktura, odpowiedzialna, jak się okazuje, za pewien ważny aspekt związany z czytaniem, a konkretnie z rozpoznawaniem znaków graficznych, z rozpoznawaniem liter, a czy wręcz całych wyrazów. Tak? No my czytając oczywiście nie
skupiamy się na poszczególnych literach, nie literujemy, my widzimy cały wyraz. Więc to jest taka struktura odpowiedzialna za rozpoznawanie tak naprawdę tych bardzo specyficznych bodźców wzrokowych. Dziewczynka doznała uszkodzenia mózgu w wieku 4 lat, a więc jeszcze przed tak naprawdę takim, przed nauczeniem się czytania. No, podejrzewam, że zaczynała coś tam, prawda, nie wiem, uczyć się czytać, ale nie była to w każdym razie jeszcze wykształcona zdolność u tej dziewczynki. To, co Państwo tutaj widzicie na tym ostatnim slajdzie, to jest to, czego się spodziewamy właśnie po osobach zdrowych, tak? To właśnie tam, to właśnie tutaj te struktury są aktywne wtedy, kiedy czytamy, kiedy rozpoznajemy znaki graficzne, rozpoznajemy wyrazy. U dziewczynki, u której zrobiono badanie, funkcjonalne badanie rezonansem magnetycznym po wielu latach, w wieku, z tego co pamiętam, ona miała już wtedy 11 lat, nagle okazało się, że aktywna jest podczas czytania prawa półkula, tak? Lustrzana struktura, a więc również zakręt wrzecionowaty, ale prawej półkuli. Dziewczynka była praworęczna i jej struktury językowe również, jak sprawdzono, były w lewej półkuli, a więc normalnie rozwinęły się w lewej półkuli, ale to akurat te struktury płata skroniowego, okolica Wernicke i Broca były nienaruszone. A więc można powiedzieć, no tak, prawa półkula przejęła jakby funkcję lewej, ale pamiętajmy, że to była tak naprawdę nowo nauczona zdolność, tak? No i dziecko, które się praktycznie cały czas rozwija. Jak to wyglądało u osób dorosłych? No jednak trochę inaczej. To jest jedno z takich badań, które zostało opublikowane, no już też jakiś czas temu, 2010 rok, na kilkudziesięciu osobach po udarze lewej półkuli mózgu, a więc to były osoby, które miały afazję, i zaproszono te osoby po około 20, a nawet powyżej 20 lat od uszkodzenia mózgu. Wyjątkowa zupełnie sytuacja, tak, żeby sprawdzić, na jakim poziomie są ich funkcje językowe, funkcje związane z komunikacją, no i jak te osoby zdrowieją, jak zdrowiały i w jaki sposób, jak odpowiada na różne bodźce językowe ich mózg. Okazuje się, że co nie jest oczywiście, to też akurat dość ciekawy aspekt tego badania był taki, że dość dokładnie porównywano te osoby chore, czyli pacjentów, czy byłych pacjentów w zasadzie, z bardzo dobrze dopasowanymi osobami kontrolnymi. I po kilkudziesięciu latach od tego uszkodzenia, tych 20 czy 30, lewej półkuli mózgu obserwowano generalnie słabszy poziom zdolności językowych, tak? Co akurat wcale nie dziwi, tak? Prawdopodobnie rzeczywiście to wpłynęło na ich funkcjonowanie, na ich rozwój i jakieś elementy zaburzeń językowych czy pewnej niesprawności związanej z komunikacją, no, musiały po prostu być, no, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę tak duże uszkodzenia, tak? Okazuje się jednak, że lepsze zdolności językowe u tych pacjentów związane były z aktywacją zachowanych struktur lewej półkuli, a nie aktywacją prawej półkuli mózgu. I to jest dla nas super istotna informacja. A jeszcze dodatkowo najlepsze rezultaty osiągały osoby, które miały obustronną aktywację w trakcie zadań językowych, ale warunkiem koniecznym właśnie było zachowanie przynajmniej części tych struktur oryginalnie jakby zaangażowanych czy odpowiedzialnych za język, czyli struktur lewej półkuli, tak?
Ta aktywacja obopółkulowa to się dość często rzeczywiście potwierdza. Tutaj jakiś czas temu też opublikowaliśmy taki artykuł studium przypadku pacjenta, dość młodego pacjenta po uszkodzeniu. Tutaj akurat też zakrętów życionowatego, a więc jak się Państwo spodziewacie, to była osoba z aleksją, więc z zaburzeniami czytania. To są jej tutaj w FFMRI zaznaczone struktury językowe, a więc okolica Broca, okolica Wernickiego, i obserwowaliśmy u tej osoby dość taką dynamiczną poprawę. I to, co było dość takiego charakterystycznego właśnie dla tej osoby, to to, że w trakcie tych zadań już po miesiącu czy półtora miesiąca, jak robiliśmy badanie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, zaobserwowaliśmy, że w trakcie czytania angażowane są u tej osoby lustrzane struktury obu półkul mózgowych. Ale tak jak wspomniałem, o czym wspomniałem wcześniej, tak jak podkreślałem to wcześniej, no, prawdopodobnie no, koniecznym takim warunkiem, żeby to zdrowienie rzeczywiście przebiegało, było zachowanie częściowe zachowanie tych struktur, tej sieci neuronalnej w lewej półkuli, sieci neuronalnej zakrętów życionowatego odpowiedzialnej za czytanie, czy w zasadzie rozpoznawanie liter i wyrazów. Ciekawe jest w kontekście zdrowienia prześledzenie generalnie zmian w samej definicji tego terminu, definicji zdrowienia po uszkodzeniu mózgu. Jeżeli prześledzimy sobie ewolucję tak, tej definicji, okaże się, że w pewnym momencie zaczęto definiować to nie na zasadzie przywrócenia specyficznych zachowań zakłóconych przez uszkodzenie mózgowe czy kompletnego odzyskania przedchorobowych funkcji, ale raczej redukcji przewlekłych deficytów, zmniejszania się, częściowego odzyskiwania funkcji. Tak? A więc definicje, które w tej chwili obowiązują, nie są takie hurra optymistyczne. Tak? Nie mówimy o całkowitym odzyskaniu zdrowia, o całkowitym odzyskaniu funkcji, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że jest to w warunkach uszkodzenia mózgowego bardzo, bardzo nieprawdopodobne. Odpowiedź na pytanie, od czego zależy zdrowienie, należałoby uściślić, czy to pytanie, tak, należałoby uściślić, a w którym momencie, tak, o co pytamy dokładnie. Patrząc na taką skalę czasową, tak, jak przebiega udar i przebiega zdrowienie z udaru poprzez godziny, dni, tygodnie, miesiące i lata, widzimy, że różne czynniki tak naprawdę grają rolę na różnych etapach, tak? Nakładających się na siebie etapach. Tak? A więc ten proces zdrowienia musimy pamiętać, że jest długotrwały, tak? No i przebiega właśnie takimi etapami. A więc dla zdrowienia po udarze co innego jest ważne w pierwszych godzinach, kiedy tak naprawdę kluczowa jest ta reperfuzja, a więc powrót krążenia mózgowego, tak? Te tutaj wykresy, te krzywe pokazują znaczenie danego czynnika dla ogólnego jakby poziomu wyzdrowienia już z udaru. Czyli widzimy, jak to jest super istotne, co się dzieje tuż po wystąpieniu udaru, tak? Na ten moment też, na ten etap celowane są różne nowoczesne terapie, tak? Chociażby neurolodzy czy radiolodzy interwencyjni mogą zadziałać poprzez mechaniczne usunięcie tego zakrzepu czy zatoru, który blokuje przepływ krwi i udrożnienie tej
tętnicy, która jest w tej chwili niedrożna, nie, którą krew nie przepływa. Natomiast w kontekście rehabilitacji najistotniejsze dla nas są dalsze etapy, tak? A więc etapy, które następują po tygodniach, tak? Drugi, trzeci tydzień, miesiące, tak? Dlaczego? Dlatego, że wtedy dopiero tak naprawdę obserwujemy spontaniczną reorganizację. Obserwuję, czy zmiany neuroplastyczne, tak? Obserwujemy reorganizację i zmiany, i różne inne zmiany neuroplastyczne, które mogą być związane z samym treningiem, a więc z rehabilitacją, tak? Z ćwiczeniami. I wtedy dopiero to te nasze działania tak naprawdę mają sens, tak? Wcześniej tak naprawdę nasze ręce są no, trochę związane, tak? No, nie jesteśmy w stanie jako specjaliści od rehabilitacji wpłynąć na te pierwsze efekty po udarze, tak? No, nie przywrócimy krążenia mózgowego, nie spowodujemy wycofania się różnych wtórnych zmian, jak jakieś na przykład zmiany zapalne. A więc pamiętajmy, że zdrowienie po udarze no jest wieloczynnikowe, tak? A rehabilitacja tylko dodaje coś do tego i dopiero na późniejszych tak naprawdę etapach. A więc pomówmy w tej chwili o samej rehabilitacji neuropsychologicznej, o terapii funkcji, zaburzeń funkcji poznawczej. Tutaj chciałbym się podzielić pewnym znaleziskiem moim niedawnym, ponieważ w naszej bibliotece wydziałowej odnalazłem taką broszurkę, zobaczcie Państwo, z 1905 roku. Bo my mam takie przeświadczenie często, że robimy coś nowego. Tak, że ta rehabilitacja, te wszystkie techniki, które wprowadzamy, różne metody, no to my to odkrywamy, prawda, i my wprowadzamy dopiero w życie. Ta broszurka, ta malutka broszurka, która jest no, takiego formatu mniej więcej, jest chyba pierwszym znanym mi opublikowanym na terenach Polski, bo jeszcze nie w Polsce, no takim podręcznikiem w zasadzie między innymi do rehabilitacji osób po uszkodzeniach mózgowych, tak? Zatytułowanym oczywiście bardzo specyficznie, tak? Higiena specjalna układu nerwowego. Bardzo to jest wszystko oczywiście ciekawe. To nam zawsze tak pokazuje, że powinniśmy być troszeczkę bardziej może pamiętać o historii, pamiętać o tym, że nie wszystko my tutaj sami wymyślamy już w XXI wieku. Jeśli chodzi o samą terapię zaburzeń poznawczych, to tak, żeby pewne rzeczy uporządkować, to chciałbym popatrzeć najpierw, czy spojrzeć na temat pod względem powiedzmy sobie takiej specyficzności oddziaływań, tak? Różnych oddziaływań mających na celu poprawę funkcjonowania w zakresie funkcji, w zakresie zdolności poznawczych. Więc ta piramida, którą tutaj stworzyłem, zaczyna się od pewnych metod niespecyficznych, aż ta specyfika w różnych aspektach zmienia się w kierunku właśnie technik poznawczych i behawioralnych. Czyli na różnych etapach, czyli na różnych poziomach tej specyfiki koncentrujemy się na różnych rzeczach tak naprawdę. Na tym podstawowym, gdzie w grę wchodzi neuroprotekcja, a więc no, pewne działania, które mają zapobiegać no, dalszym uszkodzeniom na przykład po udarze mózgu, czy jakimś procesom wtórnym, patologicznym procesom wtórnym. Na tym etapie koncentrujemy się oczywiście, czy w zasadzie lekarze, tak, którzy to robią, koncentrują się na niedopuszczeniu do pewnych trwałych uszkodzeń, tak, co jest no, super istotne oczywiście. Tak. No, nie jest to oczywiście nasza rola jako neuropsychologów, ale jeżeli ten etap się powiedzie, no to my po prostu mamy pacjenta w lepszym stanie. Farmakoterapia też ma swoją specyfikę, tak? Ale raczej wtedy celujemy
w konkretne, na przykład neuroprzekaźniki. Tak? No wiemy oczywiście, że czasami to może mieć związek na przykład z jakimś konkretnym obszarem mózgu albo przynajmniej z pewną konkretną siecią neuronalną. Tak? Tak, na przykład dopamina. Kiedyś robiliśmy takie badanie z wykorzystaniem dopaminy takim leczeniu wspomagającym podczas rehabilitacji pacjentów z afazją. Tak? A więc dopaminą no, w założeniu interweniowaliśmy w tym obszarze obwodów przedczołowych, aby też no, w założeniu poprawić chociażby takie funkcje jak uwaga, która jest no, w rehabilitacji super istotna. Tak? A więc tutaj koncentrujemy się raczej na pewnych aspektach biochemicznych, związanych chociażby z neuroprzekaźnictwem. Na poziomie wykorzystania neuromodulacji czy neurostymulacji koncentrujemy się, czy specyfika dotyczy pewnej konkretnej lokalizacji, na przykład okolicy Broca. O tym jeszcze będę mówił na samym końcu. Natomiast w przypadku no, tego, czym neuropsycholog się generalnie zajmuje, jeżeli się zajmuje oczywiście rehabilitacją, a nie innymi sprawami, to tutaj specyfika jest taka, że koncentrujemy się raczej na jakimś zaburzeniu, tak? Na przykład na zaburzeniach językowych, na afazji, na zaburzeniach pamięci i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wykorzystujemy różnego rodzaju techniki poznawcze, techniki behawioralne, o których zresztą za chwileczkę jeszcze będę mówił. Z czego składa się rehabilitacja neuropsychologiczna? Najczęściej identyfikowana jest z treningiem poznawczym, ale to nie wszystko. Tak naprawdę ja też będę się koncentrował głównie na treningu poznawczym, ale pamiętajmy, że osoba z uszkodzeniem mózgu, osoba po udarze mózgu ma wiele różnych trudności, tak? Poza tymi trudnościami, poza zaburzeniami poznawczymi. Czasami trzeba zadziałać terapią behawioralną, ponieważ występują jakieś zaburzenia zachowania. Często wprowadza się psychoedukację, tak? A więc na przykład uczymy różnych strategii działania, różnych strategii radzenia sobie z różnymi trudnościami, chociażby codziennymi. Wprowadza się elementy psychoterapii. Wprowadza się elementy takiej rehabilitacji społecznej, zawodowej, tak? Dlatego, że no, celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest maksymalna możliwa albo odbudowa utraconych funkcji, jeżeli to jest w ogóle możliwe, albo zoptymalizowanie funkcjonowania, tak? Za pomocą kompensacji, różnego rodzaju kompensacji i co jest ważne, w tej chwili się to bardzo często podkreśla, że chodzi nam o funkcjonowanie pacjenta w jego docelowym, takim naturalnym środowisku, tak? A więc nie chodzi o to, żeby teraz, przepraszam za jakiś tam stereotyp, ale powiedzmy sobie, rolnika, tak, w wieku, powiedzmy sobie, takim mocno emerytalnym teraz przygotowywać do uczenia się czegoś zupełnie, z czym nie miał wcześniej kontaktu i tak dalej, i tak dalej, albo przygotowaniem go do studiowania. No nie o to tu zupełnie chodzi. Chodzi o to, żeby ten człowiek wrócił do swojego środowiska, z którego został no, w sposób dramatyczny wyjęty poprzez zachorowanie i dalej sobie tam mógł funkcjonować. Chciałbym przy okazji tego tematu też dokonać jeszcze jednego takiego sprostowania, ponieważ my, neuropsycholodzy, jesteśmy bardzo na to wyczuleni. Często mówi się, że trening poznawczy to takie gry komputerowe, mające po prostu sprawniać funkcje poznawcze. Więc na pozór faktycznie wygląda to podobnie, ale chciałbym tu przypomnieć takie ważne rozróżnienie. Więc za Wikipedią, tutaj powtarzam, gry komputerowe czy gry wideo to rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych. Natomiast programy rehabilitacyjne, które projektujemy, bo też się tym zajmuję, zgodnie z
naszą wiedzą na temat mózgu, na temat funkcji mózgowych, na temat procesów neuroplastycznych, na temat zdrowienia, różnych strategii poznawczych itd., itd., bardziej nawiązują do koncepcji grywalizacji, tak? A więc lub też często mówi się o gamifikacji, a więc wykorzystania elementów gier i technik projektowania gier, ale w kontekście niezwiązanym z grami. W tym przypadku w kontekście opieki zdrowotnej, w kontekście rehabilitacji. A więc nie są to równoważne rzeczy, to nie jest to samo. Tak? Ja zawsze będę oponował, zawsze poprawiam, jeżeli ktoś mówi, że rehabilitacja poznawcza to jest granie, tak? A więc, albo wykorzystanie gier komputerowych. Nie, to może podobnie wyglądać, nawet może być podobnie atrakcyjne, chociaż umówmy się, raczej twórcy programów do rehabilitacji no, nie mają takiego budżetu jak twórcy chociażby Wiedźmina czy Cyberpunk. Jest kilka ważnych elementów, które no, oprócz celu oczywiście różnią gry i programy do rehabilitacji. A więc to, czego nie ma w programach do rehabilitacji, a co jest oczywiście w grach, no to chociażby stosowanie różnych statusów, rankingów, porównywania, nie wiem, wyników z innymi osobami, rywalizacji. Często oczywiście mamy takie doświadczenie, że w grach wywołuje się w nas sztucznie no, różne silne emocje, tak? Poczucie wręcz zagrożenia. Czasami ta fabuła jest taka abstrakcyjna, wręcz nie wiem, czy to dobre słowo tutaj akurat, ale taka eskapistyczna, tak? Która powoduje, że odrywamy się zupełnie od naszej rzeczywistości. Natomiast to, co jest zdecydowanie obecne w programach do rehabilitacji komputerowej, zwłaszcza rehabilitacji poznawczej, to takie wspólne elementy, tak? Oczywiście stosujemy różne zadania, różne wyzwania, stosujemy poziomy trudności, pokazujemy postęp, nagradzamy, motywujemy, stosujemy różne techniki zaangażowania, takiej też imersji, a więc zanurzenia w ten świat wirtualny, ale nie po to, żeby pacjenta oderwać od rzeczywistości, ale bardziej pokazać mu, że to, co robi w tych programach, ma jednak związek z rzeczywistością, tak? Że te imitujące codzienne sytuacje, zadania pomogą mu przywrócić normalne, czy w miarę normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. I teraz chciałbym Państwu pokazać takie przykłady, żeby nie być gołosłownym, przykłady zadań treningowych, może ograniczę się do jednego. To jest taki program, który ostatnio stworzyliśmy. To jest jeden oczywiście z modułów, tak żeby Państwu tylko tak zilustrować, jak może wyglądać tego typu zadanie. To zadanie jest takim zadaniem ćwiczącym, czy ułatwiającym ćwiczenie, tak, pamięci operacyjnej, czy pamięci roboczej, wzrokowej pamięci roboczej. W tym przypadku osoba ćwicząca musi zapamiętać, gdzie w trakcie przeprowadzki, tak, gdzie znajdują się poszczególne różne rzeczy z domu zapakowane w pudełka i wrzucone w bagażnik, tak? Dlatego, że po rozpakowaniu tego bagażnika już na miejscu, no, trzeba będzie wskazać w jakiejś określonej też kolejności, tak, gdzie te rzeczy wyznaczone były, tak? Tutaj akurat to było dość proste, tak? Trzeba było zapamiętać trzy elementy, no i pokazać, gdzie one rzeczywiście były w tych pudełeczkach, tak? Tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że są różne też elementy takie oceny motywacji i tak dalej, i tak dalej. Zwiększymy poziom trudności, żebyście Państwo zobaczyli, może sami spróbujcie w tej chwili wykonać takie ćwiczenie. Ono polega znowu na tym, żeby zapamiętać, gdzie poszczególne rzeczy z domu zostały zapakowane, do których pudełek, ale teraz będzie trochę trudniej, dlatego że w trakcie jazdy pudełka się przemieściły,
My będziemy mogli zobaczyć, jak one się przemieściły, ale będziemy musieli też zapamiętać, a właśnie, jest przetasowanie, tak? I teraz trzeba wskazać po takim przetasowaniu, no, gdzie te przedmioty, o które nam chodzi, rzeczywiście zostały zapakowane. Okej, okay, akurat tutaj nam się to udało, tak? Jeszcze pokażę Państwu może taki fragment, ponieważ często w trakcie ćwiczeń pamięciowych dość istotne jest też to, na jak długo ten materiał jest, jak długo ten materiał jest przechowywany w pamięci przez pacjenta. Tak? I ćwiczenie, no, przechowywania odtwarzania tego materiału, no, po pewnej przerwie, po pewnym odroczeniu. Więc tutaj, żeby jakby to zasygnalizować i pokazać taką może trochę podobną, imitującą naturalną sytuację, no właśnie sytuację, tak? Musimy zapamiętać, gdzie co było w tych pudełkach, ale potem samochód, no, po prostu jedzie, tak? Czyli na miejsce przeprowadzki. Musimy oczywiście też zatrzymać w odpowiednim miejscu. No i po tej przerwie dopiero wskazać, gdzie to się znajduje. Czyli gdzie te rzeczy, które zostały tam zapakowane, się znajdują. Okej. Okay. No to był właśnie taki przykład nie gry, tylko programu komputerowego do rehabilitacji. I oczywiście, jak Państwo widzicie, te programy mogą być też atrakcyjne, mogą też zawierać taki element rzeczywistości wirtualnej, a więc mogą być dość takie zaawansowane też dość wizualnie. Ale tak jak powiedziałem, no oczywiście tutaj główna koncentracja nasza, czy głównie koncentrujemy się na tym, żeby to było rzeczywiście ćwiczenie, a nie granie, tak? Żeby te zadania miały odpowiedni taki wydźwięk, odpowiednio adresowały konkretne funkcje poznawcze, unikały pewnych chociażby też jakichś negatywnych elementów, tak? A więc takiej oceny, tak? Nigdy nie stosujemy tego typu informacji zwrotnych, że coś było źle zrobione, tak? Raczej motywujemy do tego, pokazujemy pewne prawidłowo wykonane zadania czy kroki w zadaniu, pomagamy, jeżeli to jest to potrzebne, i dajemy konstruktywną informację zwrotną. Tak? I tutaj na jedną rzecz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. Sam program tego nie zrobi. Tak? To jest tylko tak naprawdę element, coś, co terapeuta dostaje do ręki. To jest super ważne, żeby o tym pamiętać. Program nie zastąpi terapeuty, no, nigdy albo w przewidywanej przyszłości w każdym razie. No to zobaczmy, popatrzmy na temat pod względem, no, no tego co, o co tutaj chodziło, tak? Czyli skuteczności rehabilitacji. Więc proszę mi pozwolić tak wyjaśnić w ogóle na początku, jak my to badamy, tak? Chciałbym tutaj Państwu pokazać, że to, co robimy, to nie jest na oko, to nie jest subiektywne. My prowadzimy, no, nie mniej, nie więcej, ale no, staramy się przynajmniej prowadzić porządne badania naukowe i robimy te badania, no, w taki sam sposób, jak się wykonuje badania nad skutecznością, no, różnych innych form leczenia, różnych innych form terapii. A więc takim podstawowym jakby schematem w ogóle badawczym w tego typu sytuacjach są badania randomizowane z grupą kontrolną. Czyli krótko mówiąc, badania po prostu eksperymentalne, gdzie mamy przynajmniej dwie grupy, więc mamy jakąś grupę eksperymentalną i grupę do porównania. Tak? Taki typowy schemat przedstawia się w ten sposób. Jest zawsze kilka etapów w takim badaniu, tak? A więc
musimy uściślić pewne kryteria, według których włączamy pacjentów w ogóle do badania. Część włączamy, część nie włączamy z jakichś przyczyn, tak? Na przykład filtrujemy te osoby pod względem wieku albo no, generalnie tego, co jest najważniejsze, czyli obecności lub braku tych zaburzeń poznawczych, o które nam chodzi. I teraz super istotnym takim etapem jest przydzielenie, tak, tych osób, które zbierzemy, tak? Powiedzmy sobie, no to jest taki przykład naszego badania, gdzie mieliśmy ponad 600 pacjentów po udarze, tak? Ale bardzo duża część musiała zostać wykluczona, zostało nam 40 osób tak naprawdę, tak? No i teraz bardzo ważnym etapem jest to, jak dzielimy te osoby na dwie grupy, tak? A więc na grupę eksperymentalną, tutaj sygnalizowaną jako E, i grupę kontrolną, tak? Musimy to zrobić w sposób losowy, dlatego żeby zapobiec jakiejś takiej tendencyjnej selekcji, tak? To nie może być tak, że my sobie wybieramy, o, ten pacjent pójdzie do grupy kontrolnej, a ten pójdzie do grupy eksperymentalnej. Tak? My musimy to zrobić w sposób losowy lub przynajmniej pseudolosowy. Jeszcze lepiej, to jest też taki jeden z podstawowych wymogów, jeśli osoby, które prowadzą terapię, oceniają tych pacjentów, nie wiedzą o przynależności tych pacjentów do jednej bądź drugiej grupy, do grupy eksperymentalnej bądź kontrolnej. Nie zawsze to się da zaaranżować, zwłaszcza w przypadku terapii poznawczej, ale staramy się, krótko mówiąc, zaślepić, tak, to badanie. Okazuje się, że brak takiej procedury no, powoduje taki dość charakterystyczny błąd przeszacowania tej interwencji eksperymentalnej. Tak? Nawet tutaj to jest ten 10%, to jest akurat z takiego badania, które no teraz nie pamiętam nazwiska autora, ale zostało to policzone dość dokładnie, prawda? Że to jest taki średni błąd, który powoduje, że możemy uznać grupę eksperymentalną za no, lepszą niż grupa kontrolna, ale tylko dlatego, że terapeuci, ci, którzy oceniali pacjentów, wiedzieli, jakie jest przyporządkowanie osób do grupy. No i oczywiście po przydzieleniu osób do grupy eksperymentalnej, do grupy kontrolnej, najlepiej oczywiście, żeby te grupy były równoliczne, przeprowadzamy terapię, oceniamy te osoby przed, po, później jeszcze najlepiej po iluś miesiącach, tak, żeby zobaczyć, czy te zmiany się utrzymują, czy te efekty w ogóle są stałe. No i możemy sobie zadać wtedy pytanie, już na końcu analizujemy wyniki, czy rzeczywiście grupa eksperymentalna jest lepsza od grupy kontrolnej, tak? Czy ta eksperymentalna terapia jest lepsza od jakiejś kontrolnej. No właśnie, teraz pytanie, czy terapii, czy co mają robić te osoby z grupy kontrolnej. To jest dość złożone zagadnienie, więc nie będę w to wchodził, ale generalnie jest szereg takich modeli, według których postępujemy. I teraz jak mierzymy tą skuteczność? Znaczy czym mierzymy? Tak? Bo to też jest pytanie. W jakim wymiarze możemy powiedzieć, czy kiedy możemy powiedzieć, że terapia jest skuteczna bądź nieskuteczna, tak? Więc możemy zastosować testy, jakieś testy neuropsychologiczne, testy poznawcze, testy badające, na przykład pamięć, uwagę czy język, tak? One są też często dość abstrakcyjne, więc sam pacjent też nie widzi jakiegoś specjalnie przełożenia. To jest taki spory minus, tak? My też często nie widzimy przełożenia. My też nie jesteśmy pewni, czy jeżeli chory poprawi swój wynik w jakimś teście, to czy to będzie oznaczało, że on będzie lepiej funkcjonował na co dzień? No niekoniecznie. A więc możemy też sprawdzić, jak on funkcjonuje w różnych sytuacjach takich codziennych, wymagających różnych zdolności, ale też pewnych kompensacji, tak? Jak on sobie radzi w kuchni, jak on sobie radzi w pracy, jak on sobie radzi, nie wiem, z różnymi sprawami, jakimś zarządzaniem budżetem domowym i tak dalej, i tak dalej. I możemy w końcu też sprawdzić,
No, jak on generalnie funkcjonuje w życiu, tak? Czy mu się powodzi? Czy utrzymał pracę, nie stracił pracy? Jaka jest jego jakość życia i tak dalej, i tak dalej. Najlepiej by było oczywiście, to by była idealna sytuacja, gdybyśmy mieli potwierdzenie, że na każdym z tych poziomów, tak? A więc na poziomie takiego zaburzenia mierzonego testem, na poziomie różnych zdolności wykorzystywanych na co dzień, na poziomie, no powiedzmy, tej jakości życia, czy wypełniania różnych ról społecznych i tak dalej, jest lepiej niż gdyby tej rehabilitacji na przykład nie było. Tak? Tak by było idealnie. Oczywiście takie idealne sytuacje się dość rzadko też zdarzają, ale wtedy mamy no, pewność, że rzeczywiście rehabilitacja prawdopodobnie zadziałała. Tak? I teraz zwróćcie Państwo uwagę, tutaj jest ostatnio sprawdziłem, pewne rzeczy się zmieniły. Takich badań jest bardzo dużo. Chociaż to nie jest reguła. To jest takie moje troszeczkę data mining, to znaczy przekopałem pewną bazę danych, która zawiera tylko artykuły, tylko publikacje związane z czy dotyczące rehabilitacji neuropsychologicznej. I to jest bardzo ciekawe moim zdaniem, prześledzenie, jak to się zmieniało w ostatnich no, 70 latach mniej więcej. Tak? Tutaj mamy wyniki z poszczególnych dekad, a więc dekada 1951-60, 61-70 i tak dalej, aż do końca no, tej dekady 11-20 już w naszym tutaj wieku. Zobaczcie Państwo, to jest wręcz oszałamiające, ten przyrost liczby publikacji dotyczących rehabilitacji, tak ogólnie rehabilitacji neuropsychologicznej. Od pojedynczych zupełnie publikacji, pojedynczych artykułów w dekadzie tam 51-60, aż do ponad 2000, 2330 publikacji w dekadzie, która się no, niedawno w sumie skończyła. To jest ogrom danych. To jest ogrom danych. I teraz, co my z tym możemy zrobić? Tak? No bo wiemy skądinąd, że pojedyncze badanie no, wcale nie decyduje o tym, że coś jest skuteczne bądź nie jest skuteczne. Tak? Tutaj nawiasem mówiąc, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że wartość taka metodologiczna badań, co jest bardzo optymistyczne znowu też, mierzona taką skalą P/P, również wzrasta. Ta skala ma 10 punktów, tam 10 jest maksymalnie. Więc ta średnia 5,2 to nie jest jakaś oszałamiająca, tak? Ale jednak wskazuje na pewien taki bardzo optymistyczny trend, że nie dość, że mamy więcej tych publikacji, bardzo dużo wręcz publikacji, to one są coraz lepsze. No i teraz możemy zadać takie kolokwialne trochę pytanie, no i jak to wszystko ogarnąć? Więc odpowiedź brzmi agregować, a więc łączyć ze sobą dane z różnych badań i analizować je zbiorczo. I za pomocą znów, i z pomocą tak naprawdę, znów przychodzi nam statystyka, a konkretnie dość prosty sposób na określenie efektu zadziałania eksperymentalnej terapii na różnice, które zaobserwowano pomiędzy grupą eksperymentalną i kontrolną w danym badaniu. I w ten sposób, bez wdawania się w jakieś szczegóły techniczne, otrzymujemy dla każdego badania taki wskaźnik liczbowy, tak zwaną wielkość efektu, czyli po angielsku effect size, stąd to ES jest tutaj. No i co my z tym dalej robimy? Takie dane z poszczególnych analiz wrzucamy do analizy wyższego rzędu, a więc tak zwanej metaanalizy. No i jeżeli uszeregujemy te dane na tak zwanym wykresie drzewa, zauważymy pewne prawidłowości. Tak? Wykres drzewa, dlatego że te wszystkie tutaj gałęzie, czyli przedziały ufności, układają się w taki właśnie troszeczkę kształt jakby choinki. A pniem jest
coś, co nazywamy takim ogólnym efektem, tak? Który jest jakby wyekstrahowany z wszystkich możliwych efektów, z wszystkich możliwych badań, które wzięliśmy pod uwagę. Tak? A więc zero, ta linia tutaj środkowa, wskazuje na brak efektu. Wszelkie tutaj efekty po lewej stronie wskazują na no, również brak efektu albo efekt wręcz przeciwny, tak? Czyli nie ten, o który nam chodzi. Natomiast wszystko to, co po prawej stronie, wskazuje, że efekty są pozytywne, tak? Czyli idące w tym no, interesującym nas oczywiście kierunku, tak? A więc wskazujące, że terapia rzeczywiście jest skuteczna, tak? Jeżeli oczywiście ten pień tutaj, ten konkretnie ten ogólny efekt jest no, im bardziej jest po tej prawej stronie, tym bardziej jesteśmy z tego oczywiście szczęśliwi, bo z tego wszystkiego wynika, że dana terapia rzeczywiście może być skuteczna. Na podstawie takich metaanaliz z kolei grupy ekspertów, w tym przypadku neuropsychologów, tworzą rekomendacje dla praktyków. Zresztą podobnie jak się to dzieje w przypadku no, wszystkich innych sposobów leczenia czy terapii, tak, farmakologicznej, czy leczenia operacyjnego i tak dalej, i tak dalej. Z reguły mamy trzy takie poziomy rekomendacji, a więc eksperci mogą stwierdzić, orzec, że dany rodzaj terapii, dana technika, dana metoda powinna być standardem, tak? A więc jest wystarczająco dużo danych na podstawie na przykład metaanaliz, żeby mówić o tym, że dana terapia jest po prostu skuteczna, tak? A więc ten standard oznacza, że jest to interwencja, krótko mówiąc, preferowana, tak? Czyli powinno się tak naprawdę to robić z pacjentami. Drugi poziom, poziom B, to zalecenie, a więc można powiedzieć, że są jakieś inne zalecane interwencje, no jeżeli oczywiście nie ma lepszej, takiej standardowej. No i trzeci poziom, poziom C, tak zwana opcja, są to interwencje często użyteczne no w jakichś wybranych sytuacjach, tak? No i pod warunkiem, że nie ma nic oczywiście lepszego. No i teraz przechodząc jakby już konkretnie do odpowiedzi na pytanie, czy to działa, obecnie obowiązujące rekomendacje zawierają już całkiem pokaźny zestaw. Zwróćcie Państwo uwagę, rehabilitacja neuropsychologiczna jest praktycznym standardem, tak, a więc najwyższy poziom w leczeniu afazji. Rehabilitacja neuropsychologiczna jest praktycznym standardem w leczeniu zespołu pomijania, więc takich zaburzeń związanych z przetwarzaniem wzrokowo-przestrzennym, coś z pogranicza spostrzegania i procesów uwagowych, tak, zwłaszcza uwagi przestrzennej. Rehabilitacja neuropsychologiczna jest według ekspertów praktycznym standardem w leczeniu zaburzeń uwagi. Jest też praktycznym standardem w leczeniu zaburzeń pamięci. I jest też zalecana, a więc nie jest to najwyższy poziom na razie, ale jest zalecana w leczeniu dysfunkcji wykonawczych, czy dysfunkcji, czy zaburzeń funkcji nadzorczych. Ostatnia część tego mojego wykładu będzie poświęcona neuromodulacji, a więc wspomaganiu terapii funkcji poznawczych za pomocą różnych metod neuromodulacyjnych. I jak mówimy neuromodulacja czy neurostymulacja, to nam przychodzą oczywiście na myśl różne obrazy z popkultury, a więc różnego rodzaju bardzo niepokojące obrazy, jak to dostają się nam do mózgu bohatera za pomocą elektrod czy różnych innych przyrządów. Natomiast chciałbym podkreślić fakt, że to nie jest też nowa rzecz. To nie jest nowa rzecz. Elektrostymulacja tak naprawdę była stosowana już w starożytności. Oczywiście stosowano wtedy elektrostymulację czy bodźce elektryczne pochodzenia naturalnego. Tak? W tym przypadku chodzi o wykorzystanie takich organów
elektrycznych, takiej ryby, która żyje w Morzu Śródziemnym, a więc ryby, którą się nazywa drętwą elektryczną. Stosowano ją między innymi, czy stymulację tymi bodźcami elektrycznymi stosowano w przypadku bólu głowy, epilepsji. Przepraszam bardzo, ale zrobiło się ciemno i nagle wyłączyło mi jakby tutaj podgląd, także już wracam z nowym źródłem oświetlenia. To, co chciałem jeszcze powiedzieć i podkreślić, to, że rozwój elektrostymulacji przebiegał, no oczywiście etapami, tak, ale w zasadzie przez całą historię no, naszej cywilizacji, tak? Cywilizacji ludzkiej. Już może nie będę tutaj się wdawał w różne szczegóły, jest szereg, to są tylko tak naprawdę przykładowe postaci, które były takimi, których praca zaowocowała takimi kamieniami milowymi. Tak? To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to, że w drugiej połowie XX wieku powstały, czy też rozwinęły się w zasadzie takie metody, które stosujemy do dziś, a więc chociażby stymulacja prądem stałym, teraz też prądem zmiennym tak naprawdę. To jest tak naprawdę, chciałbym, żebyście Państwo też dobrze jakby mnie zrozumieli, że jest to stymulacja, która jest uważana za stymulację, za metody nieinwazyjne, tak? A więc też no często tak naprawdę pozbawione jakichś efektów niepożądanych. Jest to stymulacja no, w takiej wersji bardzo łagodnej, tak? Więc w niczym to nie przypomina, oprócz tego, że zastosowany jest prąd elektryczny, w niczym to nie przypomina oczywiście terapii elektrowstrząsowej, tak? Gdzie mamy rzeczywiście no, silne wyładowania tego prądu. Tak naprawdę elektrostymulacja w tej chwili, czy stymulacja przezczaszkowa elektryczna, to jest stosowanie prądu galwanicznego, tak, który w zasadzie można powiedzieć, że jest pozbawiony napięcia, tak, a stosuje się prąd o natężeniu do 4 mA, czyli to jest no, praktycznie bardzo, bardzo niewiele. Stymulacja elektryczna, stymulacja magnetyczna to są te techniki, które weszły wtedy w użycie, no i w tej chwili tak naprawdę wygląda na to, że powolutku dochodzimy do takiego etapu, kiedy niedługo no, będą wykorzystywane standardowo. W niektórych przypadkach tak naprawdę, w Stanach na przykład, w Stanach Zjednoczonych, niektóre formy lekoopornej depresji są już leczone, jest to standardowa procedura właśnie za pomocą chociażby stymulacji magnetycznej. Chciałbym tutaj podkreślić jakby parę rzeczy, chciałbym zdefiniować zanim przejdę dalej. Mówiąc o neuromodulacji, co mam na myśli? Generalnie można to zdefiniować jako zastosowanie prądu elektrycznego do zmiany funkcji mózgowej. Mamy różne techniki neuromodulacji, które mogą się różnić chociażby pod względem tego, jak dostarczany jest ten prąd do wewnątrz, do czaszki, do mózgu, do układu nerwowego. Techniki różnią się oczywiście też rodzajem prądu. Natomiast jedna jest tutaj podstawowa zasada. Czasami posługujemy się takim terminem dawki stymulacji czy neuromodulacji, która jest często też uzależniona, chociażby między innymi uzależniona od takiego czynnika czasowego, tak? Czyli jak długo trwa ta stymulacja. Nie tylko, ale między innymi. Natomiast jedno chciałbym podkreślić, że efekty tak naprawdę tego typu oddziaływań, czyli oddziaływań neuromodulacyjnych, neurostymulacyjnych, nie zależą tylko i wyłącznie od tego, jaki prąd zastosujemy, jak długo będziemy stymulować i tak dalej, i tak dalej. Drugim bardzo ważnym czynnikiem jest to, są te wszystkie czynniki podmiotowe, a więc chociażby to, w jakim stanie aktualnie znajduje się tkanka nerwowa.
czy jest uszkodzona, czy jest nienaruszona, czy jest aktywna, czy jest w stanie, powiedzmy sobie, spoczynku, tak? To wszystko ma znaczenie dla wywołania pewnych efektów, o których za chwileczkę będę mówił. Jeszcze jedna ważna tutaj, ważny termin, o którym chciałem wspomnieć, to pobudliwość, tak zwana pobudliwość neuronalna, a więc excitability. Co mamy na myśli? Z reguły definiuje się to jako pewną reaktywność neuronu, czy całej sieci neuronalnej, tak? Czy gotowość komórki nerwowej, gotowość jakiegoś obwodu neuronalnego do odpowiedzi na nadchodzące bodźce. Jeśli chodzi o same techniki neuromodulacyjne, jest ich teraz szereg, ja oczywiście nie omówię wszystkich, nie ma k temu nawet czasu, ani nawet potrzeby. W tej chwili takie trzy są najpopularniejsze, o których Państwo na pewno słyszeliście, czyli głęboka stymulacja mózgu, jest to oczywiście metoda wysoce inwazyjna, więc w tym przypadku te elektrody muszą być zaimplantowane w mózgu, czyli wewnątrz czaszki oczywiście, czyli podczas operacji neurochirurgicznej. Oczywiście wiąże się z tym i bardzo duża dokładność, tak, dlatego że neurochirurg może, nawet musi, dostarczyć tą elektrodę w bardzo konkretne miejsce, tak, w bardzo konkretną strukturę, często malusieńkie jądra, na przykład jądra podstawy. Ale związane jest to oczywiście również z większym niebezpieczeństwem dla osoby, dla pacjenta, i z różnymi działaniami niepożądanymi. Tak? No już nie mówiąc o tym, że koszty tego typu całej operacji i całego sprzętu są oczywiście dość spore. Ja natomiast chciałbym się skupić na technikach, tak zwanych technikach nieinwazyjnych, co należy raczej traktować umownie. Tak? Techniki nieinwazyjne związane są po prostu z tym, że nie naruszamy tkanki. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że jest to pewna ingerencja, tak, w organizm. I takie dwie najpopularniejsze metody, techniki neuromodulacyjne, to przezczaszkowa stymulacja magnetyczna oraz przezczaszkowa stymulacja elektryczna. Ja bym chciał się skupić na przykładzie na przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, czyli na TMS-ie, która jest, oczywiście ma mniejszą dokładność niż takie techniki jak głęboka stymulacja mózgu, ale o wiele większą chociażby niż stymulacja elektryczna. Jak to wygląda? Żeby Państwu pokazać w praktyce takie zastosowanie kliniczne, jak wygląda w ogóle laboratorium, tak, w którym wykorzystywana jest tego typu stymulacja. Z reguły oczywiście wygląda to tak, że pacjent, który uczestniczy na przykład w badaniu, tak, nad skutecznością na przykład takiego wspomagania neuromodulacyjnego, rehabilitacji, uczestniczy najpierw w sesji właśnie takiej stymulacyjnej, a później wykorzystując jakby ten efekt postymulacyjny, wykonujemy z nim różnego rodzaju inne działania, na przykład działania rehabilitacyjne, tak, które mają jakby wzmocnić te efekty, czy w zasadzie nawzajem te różne oddziaływania się powinny wzmacniać, tak? Takie jest oczywiście założenie. No więc to jest taki przykład laboratorium, w którym pracowałem i nadal współpracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Mamy tutaj stymulator, który generuje prąd i cewkę, która generuje pole magnetyczne, czy w zasadzie takie szybkie zmiany pola magnetycznego, które jest bardzo skoncentrowane, jest bardzo silne, tak? To jest taka cewka potrafi wygenerować pole magnetyczne podobne do tego, które jest w rezonansie magnetycznym, w
skanerze rezonansu magnetycznego, tak? Różnica jest taka, że jest to krótkotrwałe i bardzo skoncentrowane, bardzo skupione. Z reguły w tej chwili standardem jest to, że w laboratorium stosuje się neuronawigację, a więc taki system, do którego możemy wgrać wynik badania rezonansem magnetycznym pacjenta, a więc dzięki temu możemy odtworzyć jakby taki model trójwymiarowy mózgu pacjenta i wykorzystać ten model oraz wykorzystać oprzyrządowanie, czyli między innymi taką kamerę stereoskopową do tego, żeby nawigować cewką, a więc mieć pewność, krótko mówiąc, że będziemy stymulować dokładnie to miejsce, o które nam chodzi, które jest dla nas takim celem tej stymulacji. Tak? Przy dobrym ustawieniu tak naprawdę dokładność tego systemu zawiera się w granicach no, pojedynczych milimetrów, nawet do 1 milimetra. Także to jest bardzo duża dokładność. Podstawowym takim założeniem, jeśli chodzi o terapeutyczne zastosowanie no, tego typu stymulacji, jest wywołanie pewnych zmian neuroplastycznych, funkcjonalnej, konkretnie pewnych zmian związanych z zmian funkcjonalnych czy funkcjonalnej reorganizacji i spowodowanie w efekcie na końcu pewnej reorganizacji strukturalnej. Tak? A więc przechodzimy od takiej fazy pewnych fizjologicznych procesów neuroplastycznych do zmian w strukturze mózgu. Takie jest oczywiście założenie. Tak? Czy tak jest w istocie? No, tego jeszcze nie wiemy tak naprawdę. I to, o czym chciałbym powiedzieć, to coś, co w tej chwili się wykorzystuje w tego typu badaniach, to przede wszystkim tak zwany RTMS, czyli powtarzalną stymulację magnetyczną. Polega to na tym, że wywołujemy pewną serię impulsów. W zależności od protokołu to może trwać pół godziny, albo w tych nowych takich wydaniach, powiedzmy sobie, jeżeli się ma lepszy sprzęt, może to trwać dużo, dużo krócej. Ale w każdym razie zasada jest dość podobna, czyli jest to seria impulsów, które są aplikowane z różną częstotliwością do jakiejś pojedynczej okolicy kory mózgu. I efektem takiej stymulacji jest wytworzenie pewnych zmian pobudliwości korowej. Co ważne, to są zmiany odwracalne, tak? A więc one trwają, ale tylko przez pewien czas, a więc możemy na przykład korzystając z, no jest taki jakby, tak, zasada jest taka, wynikająca jakby z różnych badań empirycznych, że wysoka częstotliwość stymulacji powoduje generalnie zwiększenie, podwyższenie pobudliwości jakiejś części kory mózgowej, a więc stworzenie pewnych takich zmian neurofizjologicznych, które mogą w pewnych warunkach być dla nas przydatne. Tak? Na przykład jeżeli chcemy pobudzić pewną strukturę, żeby ona lepiej odpowiadała, lepiej działała w trakcie rehabilitacji, tak? Żeby ta rehabilitacja była skuteczniejsza. Możemy też za pomocą impulsów o niskiej częstotliwości obniżyć pobudliwość kory. Więc powiedzmy sobie, że trochę tak jakby wyhamować pewne struktury, co też czasami może być korzystne wtedy, gdy przepraszam, wtedy, gdy mamy do czynienia z pewną patologiczną nadaktywnością neuronalną, tak, w różnych chorobach, czy to neurologicznych, czy psychiatrycznych. No i dla nas istotny fakt jest taki, że ten efekt postymulacyjny, tak zwany after effect, czy to pobudzający, czy hamujący, utrzymuje się, jak się okazuje, nawet do kilku godzin. A więc krótko mówiąc, za pomocą tej sesji RTMS
przygotowujemy, można tak powiedzieć, takie podłoże neuronalne, neurofizjologiczne pod lepsze zastosowanie innych technik, innych form terapii, na przykład rehabilitacji, ćwiczenia funkcji poznawczych itd., itd., tak? Mając nadzieję, że te dwa efekty się dodadzą i w końcowym etapie zauważymy większą skuteczność tego, tak zastosowanej terapii, tak połączonej ze sobą terapii, niż na przykład sam trening poznawczy osoby. I teraz znowu, tak naprawdę, jakbyśmy zapytali, a kiedy w takim razie jest sens, tak, stosowania tego typu metod? Znowu, wtedy, kiedy jesteśmy w stanie tak naprawdę pobudzić ten układ nerwowy czy pobudzić pewne procesy samonaprawcze, pewne procesy neuroplastyczne, tak? Wtedy, kiedy mamy do czynienia z tą spontaniczną reorganizacją, wtedy, kiedy zmiany plastyczne zachodzą w odpowiedzi na trening poznawczy, czy trening innego typu. I tutaj jest taka zasada, generalnie coś, co w tej chwili w dalszym ciągu testujemy. Wydaje się, że gdzieś tam już jest to utrwalone, że w przypadku udaru, jakby na czym miałoby polegać właśnie zastosowanie tej neuromodulacji, tych zmian pobudliwości. Otóż okazuje się, że takim bardzo częstym efektem po udarze mózgu jest spadek pobudliwości uszkodzonej półkuli, czy spadek tego poziomu pobudliwości, poziomu aktywacji tej uszkodzonej półkuli, co raczej nie jest specjalnie zaskakujące, ale równocześnie zwiększenie pobudliwości, zwiększenie aktywacji tej półkuli zdrowej. Jeśli kojarzycie Państwo taką koncepcję hamowania międzypółkulowego, tak, a więc wpływanie na siebie dwóch półkul mózgowych, to pewnie łatwiej będzie to sobie przełożyć na taki docelowy efekt. Tak? Generalnie półkule na siebie oddziałują hamująco, ale w zdrowiu utrzymują pewną równowagę. Natomiast w momencie, gdy dochodzi do jakiegoś uszkodzenia z jednej bądź z drugiej strony, na przykład w wyniku udaru, następuje załamanie tego balansu, tej równowagi międzypółkulowej i w efekcie nie tylko ta biedna, uszkodzona półkula jest mało aktywna, ale jeszcze jest dodatkowo, można powiedzieć tak kolokwialnie, tłamszona przez tą nadaktywną, zdrową półkulę. I to jest bardzo niekorzystny efekt i ten efekt próbujemy też jakby znosić czy ograniczać właśnie za pomocą neuromodulacji czy neurostymulacji. Tutaj króciutko pokażę Państwu taki przykład. To będzie kilka ostatnich slajdów tak naprawdę, bo dużo badań się wykonuje bada się efekty właśnie stymulacji tego typu u pacjentów z afazją. No jest to bardzo poważny problem. Jak Państwo pamiętacie z jednego z tych pierwszych slajdów, dotyczy około 1/3, a często nawet się mówi, że i nawet więcej pacjentów po udarze mózgu. Więc to jest rzesza osób, dla których to jest ogromna ogromna komplikacja w życiu, mało powiedziane oczywiście. No jest to jeden z takich podstawowych czynników niesprawności, tak, w życiu i niepełnosprawności w życiu codziennym. Stąd tak intensywnie jest to badane. Przypomnę Państwu, że afazja dotyczy uszkodzenia struktur lewej półkuli, struktur językowych, sieci językowych lewej półkuli, no, przeważnie, tak? A więc często mamy do czynienia z takim bardzo dużym udarem wokół bruzdy sylwiusza, bo tam są zlokalizowane te struktury językowe. Na obrazie CT wygląda to tak, dość dramatycznie.
No i teraz, co można zrobić? Pamiętacie Państwo też, jak mówiłem, że kluczowe jest tak naprawdę w zdrowieniu po udarze mózgu to, że żeby przetrwały te przynajmniej części z tych struktur językowych w lewej półkuli, tak? Czyli żeby był jakiś punkt zaczepienia, tak? To jest, jak się okazuje, taki kluczowy czynnik w ogóle dla zdrowienia, tak? Tam jest szansa, że te funkcje językowe tak naprawdę jeszcze się tlą, można tak powiedzieć, i jest szansa, że te struktury przejmą przynajmniej część jeszcze, czy zwiększą swój udział w regulacji funkcji językowej. No i więc tutaj mamy jakby dwie strategie, tak, postępowania, jeśli chodzi o wspomaganie rehabilitacji na przykład pacjentów z afazją za pomocą stymulacji, za pomocą neuromodulacji. I otóż możemy albo stymulować te przetrwałe struktury językowe za pomocą stymulacji takiej wysokoczęstotliwościowej, a więc pobudzamy te struktury, tak? Co jest w pewnych warunkach też niebezpieczne, tak? Dlatego że my ingerujemy w jednak pracę neuronów, my ingerujemy w pobudliwość w takich okolicach bardzo wrażliwych, tak? Wokół na przykład ogniska udarowego, a więc zwiększamy jednak ryzyko, no, takiej patologicznej odpowiedzi też tych komórek nerwowych, więc jest też, rośnie ryzyko, że spowodujemy na przykład napad padaczkowy, co by było bardzo niekorzystnym akurat tutaj efektem, no, chcielibyśmy się od tego uchronić. I dlatego dość często stosuje się taką alternatywną, dużo bardziej bezpieczną metodę, to znaczy hamowania struktur, które są po drugiej stronie, a więc struktur prawej półkuli, tak zwany, mówimy, że to jest homolog Broca. Okazuje się, że to są struktury, te lustrzane struktury są bardzo silnie ze sobą powiązane za pomocą włókien przezspoidłowych. Co oznacza, że, i to już udowodnione, że wpływając jakby na jedną, z jednej strony, na przykład na homolog okolicy Broca, możemy manipulować niejako pobudliwością też, no właśnie na zasadzie tego zwiększania, zmniejszania, hamowania międzypółkulowego, czyli możemy manipulować aktywacją tej półkuli lewej. Idealnie by było, i do tego wszyscy oczywiście też dążą, żeby maksymalnie zindywidualizować też cele naszej stymulacji. A więc idealnie jest wtedy, gdy mamy jeszcze takie potwierdzenie udanego pacjenta, no gdzie te przetrwałe struktury językowe się znajdują. A więc które miejsca, które obszary lewej półkuli odpowiadają na różne bodźce językowe, które są zaangażowane w regulację funkcji językowej. I tam, i to jest właśnie to miejsce, gdzie powinniśmy celować naszą stymulację, tak? A żeby nie stymulować gdzieś na ślepo, a tym gorzej stymulować na przykład jakieś uszkodzone już struktury, które no na pewno już w żaden sposób nie odpowiedzą. Okazuje się, że porównując efekty uzyskane w badaniach z grupami kontrolnymi, można zauważyć, że no wyłania się dość taki spójny obraz. I nawet w badaniach, gdzie nie uzyskano tak naprawdę takiej satysfakcjonującej istotności statystycznej, choćby jak w jednym z naszych badań, okazuje się, że wielkość efektu, czy efekty generalnie stymulacji RTNS, czy to tej pobudzającej, czy to hamującej prawą półkulę, czy kombinacji, bo też to się stosuje w badaniach,
okazuje się, że te efekty przewyższają, w zasadzie w każdym jednym badaniu przewyższają efekty, które uzyskuje grupa kontrolna. Tak? Te efekty, które uzyskuje grupa kontrolna, to też nie powinny dziwić, dlatego że pamiętajcie Państwo, że my stosujemy tą stymulację jako dodatek, tak? Jako wspomaganie rehabilitacji. A więc grupy kontrolne też mają prawo się poprawić, ponieważ to są pacjenci, którzy uczestniczą też w rehabilitacji, w treningu. I to jest bardzo, bardzo pozytywne. Na razie, póki co, nie przekłada się to na konkretne rekomendacje, natomiast powolutku, powolutku zbliżamy się, tak jak wspomniałem już wcześniej, do tego momentu, w którym może się okazać, że ilość tych dowodów na skuteczność RTMS w tym przypadku, w afazji, no już jest wystarczająca do tego, żeby rzeczywiście powiedzieć tak, powinniśmy albo przynajmniej możemy wspomagać tą rehabilitację poznawczą, rehabilitację neuropsychologiczną za pomocą tego typu technik. Podsumowując, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że zaburzenia funkcji poznawczych są częstą konsekwencją udaru mózgu. Pamiętacie Państwo, mówiłem o tych ponad 70, już prawie 80% pacjentów, którzy doznają jakiś przynajmniej jednego rodzaju zaburzeń poznawczych po pierwszym udarze mózgu. Chciałbym też podkreślić, że zdrowienie po udarze zależy od wielu czynników, ale kluczowym, to wspominałem parę razy, ponieważ to jest ważne, kluczowym jest przetrwanie części sieci neuronalnej, która jest odpowiedzialna za zaburzoną funkcję. Celem rehabilitacji neuropsychologicznej, jak wspomniałem już wcześniej, jest maksymalne możliwe usprawnienie funkcjonowania, ale z taką koncentracją na życiu codziennym. Już przeszliśmy ten etap, kiedy się ekscytowaliśmy tym, że no, pacjenci się poprawiają w jakichś tam laboratoryjnych zadaniach. Nas teraz interesuje co innego. Czy oni rzeczywiście lepiej funkcjonują na co dzień? Czy rzeczywiście ta rehabilitacja zmienia ich życie? Wspominałem również, że programy komputerowe, nie gry, ułatwiają terapię, ale nigdy nie zastąpią terapeuty. To jest tylko element, to jest dodatek, to jest narzędzie. Terapia zaburzeń poznawczych po uszkodzeniu mózgu ma potwierdzoną naukowo skuteczność. To chciałbym podkreślić i to jest jakby bezpośrednia odpowiedź na pytanie zadane w tytule tego wykładu. I jeszcze jedna ważna rzecz, że to jest rekomendowany sposób postępowania obecnie. No i ostatni punkt, o którym mówiłem na końcu, neuromodulacja. Wydaje się, że może zwiększyć jeszcze tą skuteczność, ale pamiętajmy, że to jest wciąż w fazie testów. Jeszcze nie mamy tak naprawdę takiego potwierdzenia klinicznego i takiego zielonego światła, tak, że możemy to stosować w sposób, powiedzmy sobie, taki standardowy. Na samym końcu chciałem tylko jeszcze pozdrowić zespół, z którym współpracowałem przez 17 lat i nadal współpracuję, a więc zespół z drugiej kliniki neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii pod wodzą jeszcze do niedawna pani profesor Seniów, teraz pod wodzą pani profesor Polanowskiej, zespół, z którym napisaliśmy podręcznik do terapii neuropsychologicznej osób z uszkodzeniem mózgu, zespół, z którym stworzyliśmy dwa systemy, takie programy komputerowe do terapii i afazji i terapii zaburzeń funkcji poznawczych, oczywiście ze współudziałem firm zewnętrznych. I na tym ja bym skończył. Czekam w takim razie niecierpliwie na Państwa pytania. Jeżeli będę w stanie, to chętnie odpowiem.